Klaudia Loryk i Patrycja Śliwa. Obie dziewczyny są z Bukówca. Obie wystąpią w kategorii stare, stare wróble. No i przedstawią taki tekst pod tytułem nie Łokulski, uocznego doktora. O właśnie. Dzień dobry, proszę wejść. No dzień dobry. A no młody, dzień dobry, ciotka. A co to się znowu porobiło? Jaki pluk do łaka wleciał? Siedni się na krzesołek i daj mi mantyl. Nic mi nie wleciało, ani nik. A tłobie? Czas, żeby ci kto do łaka wleciał. Kształcuno doktorka. A wy staropanna? Singielka, ciotka, singielka. He? Ja już raz kiedyś twojej matce żem mówiła. Jeszcze jedne studia ta twoja Agnieszka zrobi. I docno żaden chłop nie będzie jej kciąszak. A ciotka się tu wej jako faktur przy rampacie z łaczami. Ale ja bym miadł cię, kawalera, we twoich latach. Błagaty! Teraz o kumbaj do majzo kopią i lubi czytać książki. Wej jak ty! Wczorym czekał ze mną u doktora i całki czas czytał książkę. A całym tam tak ślabi zobą, Znając cię ciotka, że wszędzie za tym klukę wtykłasz, to wiesz. No jak to co? No instrukcja obsługi kumbaja? Ciotka, ja sa tu nie mam czasu o pierdołach czeszczeć. Słuchaj, ciotkę do mnie sprowodzą. Ady, słuchaj. Wczorym doktor coś kwiunktął, że kiepsko widzę. Że miałabym, mieć nowe se kulory. Zaro ci ciotka ćkiełka dopasujemy, że łoboczysz jak kłapok jej trześmigła. Zdejmij te bryle, połóż sa tu na stołyszek. I tej, patrz tu, wej tu. A gdzie żeś jest? Kwiotki różane, Adysa tu przyłaknie. A teraz czytaj ty numerki na tablicy. A no młode dziewczę chętnie, jeno ja tej tablicy nie widzę. Ciotka, ty żeś jest ślepo jak latopierz. Jak ty żeś widziała, co ten łapsztyfikan od kombajna czytał? Wej sa z bliska widzę i... Po co mi czytać stajki doli? Przecie ja takich dużykich łap nie mam. Agnieszka, ja wcale nie muszę czytać. Jo, aby potrzebuję ten papier do tego prawo jazdy na autobus. Prawko na autobus? No. Do kogo? Do tego waszego wnusia wylelanego? Tyle, że on musi sam tu przyjść, a nie ciotka. Jaki on? No ci klaruję. Doktor wczorym padał, że z moim wzrojkiem to lepiej, żebym autem nie jeździła, jeno autobusem. Ciotka, tylko mi nie mów, że ty dalej jeździsz tym drylem i żeś nim tu przyjecha? Jeno nie drylem, dziewczę, tło Mercedes. W 58, aby my, ksiądz i naczelnik gminy auto mieli szak. Ciotka, ty nie możesz jeździć ani autem, ani autobusem. Znaczy jako szofer, że ty się wej nie boisz. Świecie, drogi. Agnieszka, czego? To mnie się boją. Nawet nasze policjanty mnie z drogi zjeżdżają. Ciotka, ty żyś jest zagrożenie. Co na to wuja? Mój chłop? No co, no klakson mi głośniej zrobił szak. Cztery światy i pół Ameryki. Jo cię ciotka nie chce mieć na sumieniu. Zaro przyjedzie tu mój kolega i cię zawiezie do domu. Kolega? Halo? Piotr? Przyjedź tu Zaro i zapobiegnij katastrofie w ruchu drogowym. No Zaro! A
ciotkę Andzie i stole tyż odwiezie ten istny? Jeryniu, te twoje kuzynki? Te pożytnice łotytane? Po to, żeś je sa tu przytorga? One ci wyrobią za płodoszki powietrzne? One mi mówią, kiedy mam skręcić. Nuszak? Ale kto cacko przyciągnie do dum? No chyba, żeby wuja? Przecie wuja ma odjętą nogę. A wy jedną, a cacko mo automatyczną skrzynię. No a hamulcy i tak nie moszak. Co? Tajkiż pas, jest, jest. Ręczny. A jak ja bym tak tero rowerem jeździła? Jasne, rowerem. Albo hulajnogą. Nie widzę przeszkód. Dzięki ci, Agnieszka, za porodę. Idę zgarnąć ciotki. Święty Krzysztofie, miej ją w opiece.